Bartku. Witaj, Kasiu. Witamy w kolejnej, szóstej już odsłonie SocjoTV. Dzisiaj trudny temat, czyli strategie w mediach społecznościowych. Wiele marketingowców i innych osób zajmujących się social media łamie sobie głowy na tym, jak tę strategię przygotować i czy ona tak naprawdę jest potrzebna. No, strategia oczywiście, że jest potrzebna. To taka. Tutaj możemy tak być myślisz? Na 100% możemy być pewni, że strategia, zaraz dojdziemy do jak gdyby wniosków, w jakiej postaci ta strategia ma być przygotowana, ale na pewno jest potrzebna. Jak popatrzymy na wyniki badań, to wychodzi, że taką dedykowaną strategię pod kątem mediów społecznościowych ma tylko 17% podmiotów. To są dane z polskiego rynku z początku tego roku. 17%, no nie za dużo. 43% wykorzystuje tą taką strategię, która jest zbudowana w ramach całego działu marketingu czy działu komunikacji. Więc w sumie mamy 60%. Pytanie, co z tymi pozostałymi 40%? Nie potrzebują, nie wiem, tak dobrze czują te narzędzia, że nie muszą budować sobie strategii, tylko działają po prostu tak. A może nie znają do końca potencjału wszystkich narzędzi społecznościowych? No jak najbardziej. Uważasz, że ta wiedza jest jednym z takich kluczowych czynników i problemów, jeżeli chodzi o tworzenie strategii? Czy wiesz co, problem z mediami społecznościowymi jest taki, że to, owszem, mówimy, że to są dodatkowe kanały komunikacji i trochę je tak zrównujemy z tymi wcześniejszymi, ale znowu z drugiej strony wiele osób mówi, że to jest rewolucja, tak? Rewolucja, że powstały media społecznościowe, że wszystko się zmieniło. No i teraz pytanie, czy zmiana tego wszystkiego nie powoduje, że jednak tą strategię powinniśmy posiadać? Bo zobacz, jak myślisz, dlaczego większość podmiotów pojawia się w mediach społecznościowych, takich komercyjnych? Bo to jest coś nowego, bo taki jest trend i trzy, bo moja konkurencja też tam jest. Tak mi się wydaje. No właśnie, połączyłaś dwie odpowiedzi, bo w tych wynikach, które chciałem przytoczyć, tam rzeczywiście jest, że 62% podmiotów pojawia się w mediach społecznościowych, dlatego że takie są trendy widoczne na rynku i takie są trendy widoczne u konkurencji. Drugi powód to właśnie są wizerunkowe. To 59% gdzieś podmiotów. Najsmutniejsze jest to, że zobacz, bardzo często na szkoleniach nas ludzie pytają, czy te media społecznościowe w ogóle sprzedają. No i my wtedy podajemy odpowiedzi, tak, sprzedają, czasami tak, czasami nie, wiadomo, to zależy. A jak popatrzymy w te wyniki badań, to się okazuje, że tam tylko 25% podmiotów pojawia się tak ze względu na sprzedaż w mediach społecznościowych. No i to jest trochę smutne. No zobacz, pojawiają się, a potem przychodzą na przykład dopiero na szkolenie i pytają, to czy sprzedają. No kurczę, skoro się pojawiliście w tych mediach społecznościowych z innego powodu niż sprzedaż, to dlaczego teraz chcecie sprzedawać? No tak, wszędzie się też mówi, że media społecznościowe głównie budują wizerunek i wszyscy zapominają o tej efektywności, którą jest sprzedaż. Jakbyśmy chcieli się zastanowić nad takimi działaniami stricte pod kątem budowania strategii ogólnie w mediach społecznościowych, no to przede wszystkim grupa docelowa, tak? do kogo się chcemy kierować z naszym komunikatem. Jak tutaj się zastanowić nad tą grupą docelową? Jakieś wskazówki masz? Wiesz co, można po prostu, znaczy bardzo często jest tak, że tą grupę docelową znamy dobrze już ze świata realnego. Bo to są nasi konsumenci, którzy przecież już u nas kupowali i tak dalej. Chyba że jesteśmy podmiotem, który dopiero powstaje. Nie, ale tak, mamy jakieś badania dotyczące właśnie grupy. Może nie tyle badania. Ja myślę, że tutaj kwestia, bardzo ważną kwestią jest świadomość. No zobacz, na przykład, prosty przykład. Kiedy komunikować w mediach społecznościowych? Jak naszą grupą docelową są budowlańcy, to w których godzinach się z nimi komunikować? No raczej nie w ciągu dnia. No raczej nie w ciągu dnia, bo podejrzewam, że nie biegają z iPadem po budowie. No, także nawet takie proste liźnięcie tematu, w sensie zastanówmy się, jak oni się zachowują, w których godzinach są przed komputerem, kiedy są w stanie odbierać nasze komunikaty. Pamiętajmy o tym, o czym mówiliśmy bodajże w trzecim odcinku. Tak? Jak długo żyją w ogóle komunikaty na polskim Facebooku? Mówiliśmy, że 3 godziny. Więc jeżeli ja opublikuję o godzinie 12, a on przecież o 17 wraca z budowy, no to raczej będzie marna szansa, żeby on ten komunikat odebrał. Dobrze, czyli mamy jakby tą grupę docelową, tak, też pod kątem jakichś takich zachowań tej grupy docelowej, tak? No tak, bo podobań i świadomości. I co dalej? Drugim krokiem to na pewno będą cele, tak? Czyli musimy stwierdzić, co chcemy osiągnąć. No ale to myślę, że w większości przypadków organizacje już są na tyle świadome, że mają te cele wyznaczone. Więc krok trzeci to tak naprawdę wybór narzędzi. I tutaj bardzo często pojawia się taki błąd popełniany przez wiele podmiotów, zresztą też to obserwujesz, że wszyscy myślą, że Facebook jest idealny do każdego działania.
No i myślimy, media społecznościowe równa się Facebook. Tak? Decydujemy się na obecność, zakładamy konto na Facebooku i tak, gotowe. Tak, ale kluczowym tutaj faktem, myślę, jest kwestia tego, jakie chcemy informacje przekazywać, tak? Czy to mają być właśnie jakieś newsy, aktualizacje, czy to są głównie treści wizualne, o których też ostatnio mówiliśmy, tak? Bo wtedy nam się od razu tutaj rysuje obraz tej strategii z wykorzystaniem na przykład serwisu typu Pinterest, no, czy, dokładnie, ale to czy Instagram i tak dalej. Gdyby tak? Nad tym się zastanawiamy właśnie w kroku drugim, tak? Czyli jakie są nasze cele? Czyli te cele nam od razu w jakiś sposób sugerują wybór narzędzi, który jest kolejnym krokiem, rozumiem, tak? Mhm. Czyli trzy wybór tak. narzędzi. No bo zobacz, na przykład tak naprawdę nad wyborem narzędzi zastanawiamy się na każdym z tych etapów, bo jak się zastanawiamy nad grupą docelową, tak. to też na przykład analizujemy ich gdzie zachowanie. Są? Gdzie oni są, tak. dokładnie. Krok kolejny, no to pytanie o tą wartość, czy już może trochę o ten pomysł kreatywny, czyli co my tam będziemy tak naprawdę robić. Ale to kluczowe pytanie brzmi, jaką wartość będziemy dostarczać naszym odbiorcom? Znowu, jak patrzymy w statystyki przecież, no to tak naprawdę Polacy są takim narodem bardzo interesownym, tak? Tak, czegoś, czyli liczymy coś na zamiar. To, że coś otrzymamy za to polubienie i tak dalej. No tak, chodzi, prawda? O kupony rabatowe, zniżki, ale nie wszystko, bo również jakaś wewnętrzna wiedza z organizacji, ciekawostki, jakieś insighty. Ale to, o czym mówisz, to chyba się troszeczkę jednak mimo wszystko zmienia, tak? Że zaczynamy też oczekiwać informacji na temat produktów, na temat tego, co dzieje się w firmie. Oczywiście. Czym firma jest i jakie są usługi. To chyba nam troszeczkę jednak mimo wszystko się zmienia. Jakbyśmy tak, wiesz, puścili wodze fantazji, na przykład dolecieli aż do Stanów Zjednoczonych, to tam się mówi, że firma powinna być przyjacielem. U nas jeszcze się zbiera te osoby, które nas lubią i tak dalej, a tam już firma powinna być przyjacielem. U nas też to się zmienia, bo jeszcze kilka lat temu tylko 20% aktywności użytkowników indywidualnych było nakierowanych na kontakty z firmami. Teraz już 43%. Więc zobacz, w ciągu 2 lat praktycznie ta liczba się podwoiła. No ale to wszystko przez to, że właśnie firmy są tutaj obecne, komunikują się z nami, no i bardzo często ta granica pomiędzy znajomym a firmą, która chce mi coś sprzedać. Nie tak dawno byliśmy na spotkaniu przecież z klientem, który mówił, że on nie chce używać słowa klient. Tak, że szukał czegoś innego. Bo klient sugeruje od razu klienta, właśnie, który ma wydać u mnie pieniądze i jest czymś takim, no, nie do końca pozytywnym, tak? No właśnie, bardziej pejoratywnie tak, się kojarzy. Tak, a ta osoba szukała przyjaciółki, jak gdyby. No i tu idealnie. Czyli do tego mamy media społecznościowe. Tak, tak, okay. Dokładnie. Czy jakbyśmy sobie mogli to podsumować, no to na początek, tak? Grupa docelowa, 2 cele, 3 narzędzia, 4 wartości, jakie dostarczamy, i krok 5. To jest jakieś oszacowanie efektywności, czyli na jakiej podstawie będziemy czyli sobie... Czyli też trudna kwestia. Oj, bardzo trudna. To trzeba tłumaczyć klientom, tak? Jeżeli jesteśmy tą agencją czy innym podmiotem tego typu. No tak, no niestety ciężko oszacować w większości przypadków tą efektywność. Dobrze, ale wszystko, co wymieniłeś, te 5 punktów, to tak naprawdę zawiera każda strategia marketingowa. Ja nie widzę tutaj nic nowego. No, media społecznościowe chyba coś jednak mimo wszystko nowego wnoszą w tę strategię, jako pojęcie. Rzeczywiście jest tak, że większość tych punktów już była znana wcześniej i to nie jest żadna nowość. Może oprócz tej wartości, która była w kroku 4. Bo nie każde strategie wcześniej dostarczały pewnej wartości konsumentowi. Wiesz co, jeżeli mówimy o tej rewolucji, to musielibyśmy jak gdyby popatrzeć na media społecznościowe trochę szerzej. Te 5 punktów, które przedstawiliśmy, tak naprawdę spełniają zapotrzebowanie większości mniejszych podmiotów. Jak teraz pójdziemy w media społecznościowe trochę głębiej, no to na przykład, podam Ci konkretny przykład. Co w sytuacji, kiedy na przykład na Facebooku pada pytanie o pewien produkt? Dajmy na to, że to jest bankowość. Dział marketingu nie zna odpowiedzi. Co wtedy? No często dział marketingu nie zna odpowiedzi. No właśnie. No teraz jest pytanie o zasoby i organizację w ogóle całości działów, które się zajmują tutaj właśnie komunikacją. Najczęściej jest tak, że po prostu pani to kopiuje, wysyła do jakiegoś produktowca, produktowiec dostaje maila, patrzy pytanie z Facebooka. Nie, to najniższy możliwy priorytet. Po co w ogóle i tak, się jego tym zajmować? Jego to nie interesuje. No i pod kątem tego przykładu, czy media społecznościowe nie powinny być zorganizowane inaczej w firmach, czy zamknięte tylko w dziale marketingu, czy też w każdym dziale, nawet produktowych, powinien być ktoś, kto gdyby ma świadomość znaczenia mediów społecznościowych. Mhm. Co na przykład z wiedzą, która do nas spływa, gdy sobie monitorujemy media społecznościowe, co z wiedzą, która do nas spływa? Czy ona jest przekazywana dalej? Przecież tam ludzie jak gdyby rzucają pomysły. Bardzo często tak jest, że coś nam się nie podoba w ofercie danej firmy, a na przykład jesteśmy jej stałym konsumentem.
No i na Facebooku piszemy, a mogliby zmienić to i tamto w swojej ofercie. Okej, okay, ale no czy my w ogóle wykorzystujemy te fakty, tak, te wiadomości? No, czy tutaj wchodzi w grę jakiś monitoring, o którym czasami zapominamy? No niestety właśnie wykorzystujemy średnio. Z badań wynika, że 24% polskich podmiotów monitoruje internet. A znowu, jeżeli chodzi o przetwarzanie informacji, to mamy 43%. Dobrze, to co powiedziałeś o tym banku nawiązuje do pewnego pojęcia, o którym zapominamy często też przy strategii mediów społecznościowych, czyli sociality voted. Czyli to wiąże się z tak zwanym response rate, o którym należy pamiętać, czyli czynniku odpowiedzi na zadawane pytania i na komunikację właśnie w mediach społecznościowych. Mhm. I tutaj takim czołowymi branżami, które się w tym sprawdzają, są na przykład linie lotnicze czy też marki odzieżowe, które ten response rate tak zwany mają bardzo wysoki, tak? Czyli w momencie, kiedy mamy jakiś problem bądź coś jest nie tak przy biletach lotniczych i tak dalej, możemy liczyć na to, że rzeczywiście te marki nam odpowiedzą, tak? Że spróbują ten nasz problem rozwiązać. Dobrze, tak już podsumowując, oprócz tej strategii w mediach społecznościowych chyba ważne są jeszcze takie trzy czynniki kluczowe, tak? Czyli wiedza, czas i pieniądze. No to sobie tak naprawdę powinniśmy przenieść na sam początek, w momencie kiedy pytaliśmy, dlaczego marki się pojawiają w mediach społecznościowych, więc przed udzieleniem odpowiedzi na to pytanie powinni się zastanowić właśnie, czy mają, myślę, że czas. Wiedzę, czyli świadomość. Tak. Ja bym powiedział, że czas jest pierwszy. Czas, myślisz? No. Czas jest pierwszy, no z tym jednak jest największy problem. Czas, wiedza, pieniądze, że w tej kolejności myślę, że byłoby najsensowniej. Okej, okay. Myślę, że możemy już całkiem sobie tak podsumować. Strategia to nie zawsze musi być duży dokument, który ma kilkadziesiąt stron i tak naprawdę wyląduje w szafie, nikt do niego nie wróci. Strategia to również świadomość, jak te narzędzia działają, świadomość podejścia do tych narzędzi i zdawania sobie z tego po prostu sprawy. Nie zawsze musi się to związać ze spisaniem wszystkich tych rzeczy. Aczkolwiek myślę, że warto, żebyśmy polecili wszystkim, żeby rzeczywiście to spisywali. Bo przynajmniej mieli jakiś plan. Przynajmniej będą o tym pamiętać. Bardzo często jest tak, że jak już prowadzimy jakieś działania, to nam się to wszystko aktualizuje w głowie na bieżąco. No i już potem ciężko nam będzie w ogóle oszacować, co nam się udało osiągnąć. Więc myślę, że warto spisywać. Nie musi to być 500 stron, wystarczy, że będzie 5. Ale naprawdę warto się nad tym wszystkim świadomie zastanowić. No i wyznaczyć osoby, które się tym zajmą. Tak, dokładnie. Dziękujemy. We'll be right back.